Ty, mam, Rafciu, mam tego, mam dylemat. Chłop mi grozi sprawą w sądzie, więc raczej chcesz. Mamo. Ja wczoraj napisałem taki post. Normalnie bierzesz kredyt, stawiasz bliźniaka, jesteś bogaty. Czego nie rozumiesz? I Agnieszka Cieślak na fanpage'u zapytała: ktoś wytłumaczy, o co w tym chodzi, bo wszędzie to widzę. Ja odpisałem: bo jakiś klaun na TikToku cały czas o tym pierdoli. Jakiś skamer, co zamiast zarabiać na bliźniakach, pisze o tym książki i ktoś to kupuje. Tak w skrócie. I dostałem e-mail. Hej, proszę cię o sprostowanie oszczerstw, które napisałeś w komentarzu Newe. Mowa o artykule 212, paragraf 2 kodeksu karnego. Jeśli nie zareagujesz szybko, będę zmuszony wytoczyć ci proces. Niestety nie wystarczy usunięcie komentarza, ponieważ zbyt wiele osób już go widziało. Na tą chwilę mowa o dziesiątkach tysięcy twoich obserwujących. Przy twoich zasięgach powinieneś ostrożnie dobierać słowa. W tym przypadku to skamer oraz inne wyssane z palca kłamstwa. W załączniku zdjęcia komentarza, o którym mowa. Pozdrawiam, Dawid Piątkowski. Nie wiem, kim jest Dawid Piątkowski, ale jak myślicie, odpisać mu opierdol miknagę, czy co napisz, ciekawego? Napisz mu, co mu z mamą robiłeś. A to ja nie mam tyle czasu, żeby mu tyle poświęcić. To napisz jedną rzecz, którą mu z mamą robiłeś. Daj mu namiastkę. I powiedz, że jak chcesz dowiedzieć się więcej, to musi twoją książkę kupić. No weź. No bądź zabawny. Ty, a może... A może... To było zabawne. Ale kurwa, sprawę to wiesz. Sprawę to on może wytoczyć, no. Lubię, jak ktoś mi kurwa w mailu grozi. No nic, no to widzimy się w sądzie. Nie wiem, kim jest za bardzo ten chłop, ale no. Dzięki za donate. Ogólnie powiem wam, serio, pamiętajcie, że z kodem TakeFan jest najlepiej. Napisać mu, żeby bliźniaka jego starej zrobić? Co to on nie a powie? Na chuj ja mam kurwa komuś coś pisać, ja wypierdolone w tych ludzi mam, gościu. No właśnie o to chodzi, więc przestań kurwa zgrywać cwaniaka. Pamiętam, jak ostatnio kurwa w klubie też coś czekałeś do tyłu, a dreszcze, whatever. Do kogo czekałem, co? Mówisz o ochroniarzu, którego potem kurwa wynosili na noszach?